Jedni rodzą się wielkimi, inni w pocie czoła do wielkości przychodzą. Innych wielkość szuka sama. William Shakespeare. Wieczór Trzech Króli. Od ponad 60 lat Stadion Śląski jest miejscem wielkich sportowych wydarzeń. Kibice podziwiali spektakularne osiągnięcia nie tylko polskich piłkarzy, ale też lekkoatletów, żużlowców czy kolarzy. Tu Irena Kirschenstein wyrównuje rekord świata w biegu na 200 metrów. Żużlowiec Jerzy Szczakiel zdobywa tytuł indywidualnego mistrza świata. Stanisław Gazda jako pierwszy mija linię mety w wyścigu pokoju. Emocje kibiców często sięgały na śląskim Zenitu. Jednym z takich momentów był nieoczekiwany zwrot akcji podczas meczu z 1965 roku. W blasku reflektorów Górnik Zabrze wygrywał z austriackim LASK Linz 2-0 i był o krok od awansu do ćwierćfinału Pucharu Europy Mistrzostw Klubowych. Nagle zgasły wszystkie lampy, a sędzia musiał przerwać mecz. Zgodnie z prawem FIFA, winę za problemy techniczne ponoszą gospodarze, a mecz kończy się walkowerem. Dla Górnika oznaczałoby to koniec turnieju. Po 8 minutach ciemności reflektory rozbłysły na nowo. Reszta spotkania przebiegła już bez niespodzianek, dając Górnikowi Zabrze awans. Bohaterem meczu został polski elektryk, najlepszy zawodnik tego meczu. Dzisiaj Stadion Śląski poradzi sobie z każdą awarią, ale nie poradzi sobie bez ludzi. Ludzi, którzy od początku tworzą jego legendę. Legendarny Śląski.